18 kwiecień 2013 rok, miejscowość Stary Waliszów i kościół, zabytkowy kościół, który będę chciał pokazać na filmie. Wejście do kościoła. Jeszcze raz pokazuję drogę, którą dochodzi się do kościoła lub się dojeżdża. Przed wejściem do kościoła jest cmentarz i właśnie taka przybudówka z bramą wejściową. Szelista wieża kościelna. Krzyż misyjny. Przechodzę dalej. Na cmentarzu znajdują się stare po niemieckie groby, jest już ich niewiele. Otoczony kościółek jest murem niewysokim, jak widać. Jedno z wejść do kościółka. I wejście główne. Piękny styl. Zresztą w naszych stronach na terenie gminy Kłodzkiej jest wiele pięknych, wspaniałych kościołów, które w ostatnich latach z funduszy unijnych i jeszcze innych jakichś są odremontowywane. Koło kościółka, tuż przy murach, są drzewa, przeważnie iglaki. Tu jest świerki. Pięknie to wszystko wygląda.
we wnętrzach tych kościołów, jakie mamy w Kotlinie Kłodzkiej też. Wnętrza są piękne, zabytkowe, odnawiane. Każdy z tych kościołów ma jakąś bardzo ciekawą swoją historię. Wiele z tych kościołów w czasie wojen były zniszczone. Zostały niektóre kilkakrotnie przebudowywane i obecnie już są w takiej formie, jakie pokazuje na filmach. Tutaj tuż przy murze, przy jednej z bram wejściowych jest duży drewniany krzyż z zadaszeniem. To jest taka kapliczka. Murek z kamienia, z piaskowca. Wewnątrz tego murku, we wnęce utworzonej z tego muru znajduje się właśnie ten krzyż. Obok są napisy. Obok krzyża w dolnej części są dwie tablice z napisami. I tuż przy krzyżu, przy tej wnęce z krzyżem znajduje się napis dwujęzyczny w języku polskim i w języku niemieckim. W języku polskim ten napis brzmi: Polacy i Niemcy pamiętają ofiary wojny jako przypomnienie o pokoju i pojednaniu 1914-1918. 939, 940, 45. Wracam kamerą na kościół od drugiej strony, od przeciwnej strony, od wejścia głównego. To jedna z bram, przez którą też można wejść do kościółka i stąd kościół ten znajduje się na dosyć wysokim wzniesieniu i z tego wzniesienia widać fragment wsi, fragment Waliszowa, starego Waliszowa. Tutaj są kręte schody, właśnie o, widać te schody. No i w dole widać zabudowania wiejskie. Przybliżę teraz starą, zabytkową chatę. Prawdopodobnie to się nazywały kiedyś, czy mają nazwę chat sudeckich. Obok tej chaty znajduje się już nowocześniejszy budynek nowoczesny. Powyżej piękne góry, wśród których położony jest Waliszów. Góry te nazywają się Krowiarki. Jest to niewysokie pasmo górskie należące do odnogi Śnieżnika. I to by było tyle, co chciałem pokazać. A głównie chodziło mi o pokazanie tego kościółka i jego otoczenie w tym niezwykłym miejscu, na tej górce.